Powiem wam, że święta na tej kwarantannie były w zasadzie prawie takie jak zawsze. Szwagier, a słyszałeś, jak nagrały tego polityka? Co on mówił? Patrz, a taki się wydawał porządny. No, tak jak mówisz, szwagier, no. Kłóciły się tylko, no i co z tego? Tu się niby kłócą, a potem razem wódkę piją. No. Poczekaj, pogadam chwilę z ciocią Zosią, no. No halo, ciociu. No i co z tego, że sobie kupił? No i co z tego? Na kredyt to każdy głupi może, no. Poczekaj, ciocia, zaraz wracam. No i powiem ci, Zbysiu, że do Passata to ja nic nie dokładam, no. Tylko olej i klocki wymieniam, no nic więcej. Janusz, ciszej, za chwilę będzie ten film o papieżu. Jessica, ty nawet w święta musisz przy tym laptopu siedzieć? Także święta były prima sort. Kurde, no. Pasowałoby coś spalić tych kalorii po święta, no. Kurde, no nie ma rady, trzeba poćwiczyć. Janusz, możesz mi powiedzieć, po co wlazłeś na ten rowerek, jak siedzisz i nie pedałujesz? Grażynka, nie widzisz, że z górki jadę? Kurde, ale człowiek ma pecha, no. 4 lata temu umówiłem sobie wizytę u reumatologa i muszę to przełożyć, no. Dzień dobry, dzwonię w sprawie tej wizyty u reumatologa, którą miałem na dzisiaj zapisaną. Na kiedy można byłoby przełożyć? Troszkę się wydłużyło, okej. Okay. Już zapisuję. 4 lipca 2092 roku. A mam pytanie, czy jakbym przykładowo tego terminu nie doczekał, to czy kolejka może przejść na którejś z moich dzieci? To bym komuś w testamencie przepisał. Można, tak? A to bardzo bym prosił. No. A proszę mi powiedzieć, jak wygląda sytuacja z psychologiem, bo już trochę dostaję bzika na tej kwarantannie. A, czyli można umówić się na wizytę telefoniczną, tak? To bardzo bym prosił o numer. No, dziękuję. Halo, dzień dobry, panie psychologu. Dzień dobry panu, w czym mogę pomóc? Ja już nie wiem, co mam robić na tej kwarantannie. Nic mi się nie chce, nudzi mi się. Człowiek by gdzieś pojechał, coś by zobaczył, a to tylko w 4 ścianach zamknięty. Nie, no ale proszę pana, to jest normalna reakcja na taką sytuację, wie pan, odizolowanie. Ale szczerze, ja też już nie daję rady. Mam 4 dzieci, 3 pokoje w bloku i ostatnio teściowa się zwaliła do nas, bo jej mąż przyjechał z zagranicy i sam siedzi w domu na kwarantannie. Niech mi pan pomoże! Przecież ostatnio była awantura, bo źle kapcie ułożyłem. Proszę mi pomóc. Proszę mi pomóc. O kurwa. Ale się chłop wkopał. Grażynka, musimy podziękować twojej mamusi, że jej z nami nie ma. Jessica, jak dzwoniłem do przychodni, to ci umówiłem parę wizyt do specjalistów, żebyś tyle nie czekała co ja. Zapisz sobie daty. 16 kwietnia 2062 roku ortopeda. 1 lutego 2038 roku laryngolog. Neurologa sobie zapisz na czerwono, bo ciężko się dostać. Masz go 18 sierpnia 2074. Tylko pamiętaj, że tam przez wejście B wchodzisz. No. A kto to do mamy dzwoni? Halo? Tak, zgadza się. Jak to miałabym prowadzić lekcje na TVP? Wszyscy odmówili? Ale ja nie mam doświadczenia przed kamerami. Jak ja znajdę zastępstwo? Moment. Janusz, muszę znaleźć kogoś do prowadzenia lekcji na TVP. Grażynka, nie musisz daleko szukać. Wiesz, że ja żem był orzeł w szkole. Nie narobisz mi wstydu? Grażynka, a czy ja ci kiedykolwiek narobiłem wstydu? No może jak żeśmy ostatnio na weselu Krześniaka ze szwagrem przesadzili z alkoholem. Tuż przed mszą. To chyba nie jest dobry pomysł. Grażynka, spokojnie. To jest podstawówka. Dam se radę. Obym tego nie żałowała. Witajcie, drogie dzieci, na zajęciach w mojej szkole online. Dzisiaj przeprowadzę dla was kilka lekcji. Na początek geografia. Zaczynajmy. Drogie dzieci, na początek mam dla was bardzo przykrą wiadomość. Polska graniczy aż z 7 sąsiadami. Zaczniemy od wschodu. Od prawej strony. Prawa strona, drogie dzieci, to jest ta, po której trzymacie długopis. Żeby było łatwiej wam to zapamiętać, to omówimy teraz niektórych sąsiadów.
Najpierw Rosja. Ciekawostka dotycząca Rosji jest taka, że tam się pije codziennie, tak jak u nas na święta. Ukraina. Z Ukrainą kojarzą mi się trzy wspaniałe rzeczy. Lwów, Andrii Szewczenko i flaszka za 10 zł. Kolejny sąsiad to Czechy. Tu też ciekawostka, a właściwie legenda. Legenda o Lechu, Czechu i Rusie. Rus pojechał w prawo, założył Rosję. Czech pojechał na dół, założył Czechy i po drodze wymyślił lentilki oraz piwo. A Lech pojechał do Poznania i założył tam klub piłkarski. Na sam koniec Niemcy. Kraj kontrastów. Z jednej strony brzydkie kobiety, z drugiej piękne pasaty. Dobra, starczy geografii, czas na kolejną lekcję. Słuchaj ta kurwa. Język polski, jak wiadomo, jest trudny. Jest w nim wiele pułapek i błędów, które można popełnić. Powiem wam teraz, jak uniknąć kilku z nich. Jeżeli nie wiecie, czy powiedzieć 22 grudzień, czy 22 grudnia, mówcie po prostu przed Wigilią. Po pierwsze, jeśli nie wiecie, czy napisać wziąć, czy wziąć, napiszcie zabrać. Po co się męczyć? Kolejnym z trudnych wyrazów jest słowo naprawdę. Podaję przykład. Widziałem pasata, który jechał 280 na godzinę. Naprawdę. I jak zapiszemy słowo naprawdę? Razem czy osobno? Jeżeli chcemy komuś udowodnić, że go nie kłamiemy, wówczas naprawdę piszemy razem. Ale jest na to prostszy sposób. Zamiast się wysilać i myśleć, jaka forma naprawdę jest poprawna, możemy użyć sformułowania jak bum cyk cyk. Podaję przykład. Halina sąsiada to się we mnie podkochuje. Jak bum cyk cyk. Janusz! Widzicie, to nie jest takie trudne. I tu mam dla was jeszcze jedną zagadkę. Jechać do Maroko czy jechać do Maroka? Odpowiedź brzmi, że bez sensu jest ta zagadka. Nie wiem w ogóle, po co jechać do Maroka, jak można do Władysławowa. Czas na biologię. A teraz, drogie dzieci, zadanie. Musimy wymienić pierwsze oznaki wiosny. No to tak, topnieje śnieg i spod niego pojawiają się... Tak, drogie dzieci, spod niego pojawiają się śmieci. Pojawiają się także bociany oraz kolejki do wulkanizatorów, bo wszyscy w tym samym momencie wymieniają opony na letnie. Co bardziej prymitywne osobniki zajmują się wypalaniem traw, chociaż jak czasami przejdę koło gimnazjum, to widzę, że trawę tam palą cały rok. I na koniec trochę się poruszamy. Czas na WF. A teraz, drogie dzieci, czas na WF. Macie piłkę i pograjcie sobie. No to tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o lekcje. A teraz tradycyjnie odpowiem na część pytań, które zadaliście pod poprzednim odcinkiem. Przypominam, że do 19 kwietnia na hasło Janusz macie aż 10% zniżki na cały asortyment w naszym sklepie. Same prima sort rzeczy. 100% polska bawełna. A teraz jedziemy z pytaniami. Co byś zrobił, gdybyś zobaczył, że sąsiad podrywa Grażynę? Niech sobie podrywa, tyle mu zostało. Poza tym, jeśli chodzi o Grażynkę, to ja wiem, że ona jest tak zapatrzona we mnie, że nawet jakby ją podrywał ten aktor, co grał papieża, to i tak by nic nie ugrał. Januszu, do jakiego utworu tańczyliście z Grażyną swój pierwszy taniec na wesele i dlaczego do Yomaha Yomaso? Bo to taka piękna piosenka jest. I do posłuchania, i do potańczenia. Co ci się najbardziej podoba w kwarantannie, a co cię najbardziej denerwuje? Najbardziej cieszy mnie to, że mogę nadrobić czas, gdzie ciężko pracowałem, późno wracałem do domu i teraz wreszcie mogę wyoglądać wszystkie filmy w telewizji. A najbardziej wkurza mnie to, że wszystkie filmy, które chcę obejrzeć, lecą akurat wtedy, kiedy Grażynka ogląda te swoje seriale. Janusz, powiedz, co zrobić, jak człowiek obudził się na mega kacu o 10, idzie do Żabki, a tu nie chcą wpuścić, bo kurwa, seniorzy. Najprościej byłoby po prostu nie pić, chociaż czy to rzeczywiście najlepsze rozwiązanie? Dużo łatwiej poprosić seniora przed wejściem do sklepu, żeby kupił nam browar, bo czekanie do 12 nie wchodzi w grę. Janusz, masz krzywo zamontowany włącznik w pokoju. Słuchajcie, u mnie była taka ekipa remontowa, że to cud, że w ogóle jest ten włącznik. Czy dostałeś propozycję od Netflix z prośbą o wystąpienie w Domu z Papieru? Owszem, była taka propozycja. Scenariusz zakładał, że w 5. sezonie inspektor sąsiad przejmie cały mój papier toaletowy. Nie mogłem się na to zgodzić. Są jakieś granice. Gdzie jedziesz na wczasy? Zabierasz parawan? Póki co temat tegorocznych wakacji wyczerpałem w odcinku specjalnym. Kto jeszcze nie widział, zapraszam. Janusz, co zrobić z sąsiadem, który słucha disco polo, że słychać na całym osiedlu? Disco polo nie jest takie złe. Gorzej, jakby puszczał jakiś szatański metal albo innych tego typu wyjców. Czy sąsiad jest homo sapiensem? Kurczę, no wszystko możliwe. Nieraz widziałem, jak pożądliwym wzrokiem patrzył się na innych chłopów. A może to i dobrze, pójdzie na jakiś marsz, to będzie trochę spokoju za ścianą. Janusz, jak wam się układa z Grażynką?
Z Grażynką układa nam się bardzo dobrze. Grażynka wie, że musi się o mnie nieustannie starać, bo taki chłop pryma sort jak ja non-stop jest kuszony przez mnóstwo kobiet. Co by było, gdyby przeprowadziła się do was teściowa? Liczba domowników pozostałaby niezmienna, ponieważ ja opuściłbym mieszkanie w trybie natychmiastowym. Jaki kupisz samochód, jak ci Passat zardzewieje? Też Passata, ale ze zdrową blachą. Wystarczy pytań na dzisiaj, czekamy na kolejne w komentarzach pod tym odcinkiem. Trzymajcie się! Słuchaj ta kurwa. Nagrywamy te filmy, żeby poprawić wam humor i żebyś ta siedziały w domach, bo sytuacja jest naprawdę poważna. Jeśli nie macie jakiejś mega pilnej potrzeby, to nigdzie nie wychodźcie i zostańcie w domu. Tylko tak możemy powstrzymać tą epidemię. Trzymajcie się kurwa!